mój regencie. Teraz mam pomówić w innej sprawie, nierównie dla mnie ważniejszej. Bo tu idzie o los mojego dziecka. Co go widzisz przed sobą? Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Bracie Michał, jesteś pod wpływem przesądów i nałogów zgubnych dla ojczyzny. Kiedy wróciłem z Francji, zdawało mi się czasem, że znajduję się w środku Azji. Te miasteczka brudne, te Żydy snujące się po nich jak złe duchy, te mnichy rozsiewające najohydniejsze zabobony. A ta szlachta, burzliwa, zarozumiała, a ciemna, a zawsze pijana. Ale poczciwa, ale poświęcona Bogu i krajowi. Rozgośćcie się, panowie bracia, i siadajcie. Wszelki duch Pana Boga chwali? Co waś za jeden? Ja go chwalę, wielmożny panie chorąże i dobrodziej. Prosto przy ziemią. Waś mnie znasz? Kto waś taki? Jestem Gajowem z Korelickiej Puszczy i strzelcem jaśnie oświeconego księcia Radziwiła. Jeżeli, broń Boże, nieszczęściem wpadnę w ręce nieprzyjaciół, a znękany męczarniami wydam w najmniejszej części tajemnicę mi powierzoną. Niech ta krew Zbawiciela mojego na mnie spadnie. Niech na wieki będę potępiony. Niech ta krew Zbawiciela mojego na mnie spadnie. Niech na wieki będę potępiony.